Witajcie moi drodzy, tu Marcin, firma Polsping. Witam Was na kanale Fishing Toys. Dzisiaj mam ogromną przyjemność złożyć wizytę magicznemu człowiekowi, panu Jarkowi Blicharzowi w Centrum Wędkarskim Rybka w Lublinie. Jestem, powiem Wam szczerze, dzisiaj pierwszy raz, ale nie mogłem się doczekać tej wizyty, bo pan Jarek jest znany z tego, że jest fantastyczną osobowością, świetnym człowiekiem, z którym można gadać latami, dniami i tak dalej. Ciężko się rozstać i dzisiaj jestem tego świadkiem, bo cały czas rozmawiamy i nie możemy przejść do tematów i tak dalej. Ale mamy troszkę kwestii też związanych z wystawianiem Polspinga na przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak przede wszystkim przyjechałem tutaj dzisiaj, żeby pana Jarka poznać osobiście i chciałbym, żebyście Wy także go poznali. Pozwoliłem sobie przywieźć taki drobny upominek. Wielu z Was to rozpozna. To są Regi TR, z wyczekiwanej przez Was także serii rozmiarów 2 i 3, które tutaj Jarkowi przywiozłem. Prześliczne, legendarne przynęty. Aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że wtrącić na chwilkę, Marcin, ponieważ znaliśmy się już tak telefonicznie od jakiegoś czasu dłuższego. Zgadza się. Niezmiernie cieszę się z naszego dzisiejszego spotkania. Jestem przeszczęśliwy. Druga sprawa, jestem szczęśliwy z ogromnego powrotu, takiego comeback jednej z najwspanialszych polskich marek, Polspinning. Także bardzo się cieszę, podwójna radość. I taka wspaniała bombonierka, przynęt. Tak jest. Tak, Rega TR. Zgadza się. Czy, żebyśmy dobrze pokazali. Rega TR, czyli zaprojektowana przez pana Roberta Taszarka od A do Z, błystka z naszym skrzydełkiem z Regi, które produkujemy już od dziesiątek lat. Także mistrz tutaj Robert Taszarek zaprojektował tą błyskę od początku do końca. Widać rękę mistrza, wspaniałe skrzydełko, wspaniała łopatka, korpus, wszystko mosiężne. Zgadza się. I akurat w tej błysce, obrotówce, którą wziąłem, skrzydełko samo jest srebrzone. Tak jest, zgadza się. Autentyczne srebro, czyli szczera, absolutnie prawdziwa biżuteria. Tak prawda? Jest, zgadza się. Zachęcam Was bardzo, bardzo do tego, żebyście tutaj Jarkowi wysyłali wiadomości, że Wy też chcecie takie Regi TR, to jak go zainteresujecie, to może też wrzucimy trochę na stan do sklepu w Rybce. Kto wie, może się uda. Na razie negocjujemy, bo tutaj wiecie, uda. Klienci się upierają, że wolą Mepsa, a ja mówię, no dobra, to jak lubicie Mepsa, to dawajcie też nasze rzeczy. Tak, nawet, bo tak, ponieważ Marcin tu już u nas troszeczkę dzisiaj jest i tu stoczył wiele fajnych takich dysput, także tu z zaciekawieniem wiele osób słuchało i doszliśmy do takiego wspólnego wniosku. Wiele topowych światowych marek dzisiaj chyba klęka, nie wymieniając, prawda, nie ujmując im nic z doskonałości, ale klęka dzisiaj przed Rego TR. Także, tak. Także naprawdę fantastyczne, uwierzcie, tak. Przyjeżdżajcie. Zgadza się. I trzeba w tym swoim zestawie wspaniałych przynęt coś takiego mieć. No, radość z posiadania. Jasne. To już jest radość z posiadania, a co można powiedzieć o tym, radość z wędkowania. Jaką przyniesie nam radość z wędkowania, bo to jest przecież najważniejsze. Zgadza się. My po to w ogóle zaprosiliśmy do współpracy pana Roberta Taszarka, żeby absolutnie nie musieć tutaj walczyć z opinią o konkurencji, bo my konkurencję cenimy. Natomiast chcieliśmy wprowadzić produkt, który będziemy wiedzieli, że możemy wystawić obok i nie musimy się go wstydzić. Wręcz przeciwnie, może z tą konkurencją walczyć i ją pokonywać. Także Regi TR wracają na rynek, tak jak obiecaliśmy Wam. Zrobię wszystko i mam nadzieję, że tutaj pan Jarek się ze mną zgodzi, że warto, żeby też w Lublinie kilka sztuk było, bo na pewno i w Lublinie kilku chętnych na nie się znajdzie. I będzie na pewno. Mogę jakąś prywatę jeszcze? Oczywiście, bardzo ponieważ proszę. Z Robertem się znamy osobiście, także jeżeli mogę skorzystać. Robert, dziękuję Ci za tak wspaniałe przynęty i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Tak, a ja też pozwolę sobie na prywatę i chciałem bardzo serdecznie pozdrowić żonę pana Roberta, która mnie dopinguje i bardzo mnie wspiera, także bardzo, bardzo, bardzo pani dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Również tak jest. Pozdrawiamy, kłaniamy się nisko. Wszystkiego dobrego.